Zachwycam się, gdy patrzę na ciebie, w twoją twarz. Niewiarygodna miłość, odcinek 6. Wieczorne wprowadzenie do medytacji. W dwóch zdaniach powiem tylko dla tych, co się dołączyli, że te wprowadzenia to są punkta, które daję do medytacji. Chodzi o to, żeby potem usiąść, czy dzisiaj wieczorem, czy jutro rano, usiąść z tym tekstem, o którym zaraz będę mówił, i odprawić samemu medytację, rozmawiać z Bogiem, wsłuchiwać się w Jego Słowo. Na ten czas medytacji podarowujemy Bogu co najmniej pół godziny, ale gdzieś między pół godziny a 45 minut. Wybieramy, ile to będzie, 40-45 minut i tyle czasu później jesteśmy z Bogiem na modlitwie. To ważne, żeby potem ten czas wytrzymać na tej modlitwie. Też go nie przedłużać jakoś specjalnie, gdyby było dobre spotkanie, dobrze trwało, to też nie o to chodzi, żeby nie wiadomo jak przedłużać. Tak medytujemy. Znak krzyża, początek medytacji, modlitwa o czystą intencję, takie uświadomienie sobie tego wszystkiego, z czym wchodzimy na modlitwę, to są takie obrzędy wstępne, tak bym powiedział, do medytacji. Później czytamy fragment Ewangelii, wybieramy sobie jedno ze zdań, na którym konstruujemy obraz, taki wyobraźni naszej, produkujemy taki obraz, który może nam pomóc, jak przyjdą rozproszenia, żeby do medytacji wrócić. Dzisiaj Ewangelia Marka, 14 rozdział, wersety 12-16, posłuchajcie. W pierwszy dzień prześników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród uczniów z tym poleceniem: idźcie do miasta, a spotka was człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiedzcie gospodarzowi: nauczyciel pyta, gdzie jest dla mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami. On wskaże wam na górze salę, dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, jak im powiedział. Przygotowali Paschę. Prośba w tej medytacji: Panie Jezu, daj mi taką łaskę, żebym był przy Tobie w Twojej męce, żebym pozwolił Ci przemieniać moje serce przez tą tajemnicę Twojej męki. I trzy takie myśli, które mogą pomóc w dobrym odprawieniu tej medytacji. Pierwsza, kolacja paschalna. Moi drodzy, w tych paru zdaniach wiadomo, że to jest dzień prześników, że to jest przygotowanie Paschy. To, że ta sala jest usłana, gotowa na górze, to dlatego, że w Jerozolimie, do Jerozolimy bardzo dużo Żydów schodziło się na Paschę w tamtych czasach. I mieszkańcy Jerozolimy, jak mieli jakieś pomieszczenia, jakieś sale, jakieś takie miejsca, które mogli wynająć, udostępnić dla pielgrzymów, którzy przybywali, żeby Paschę przeżyć w Jerozolimie, no to je po prostu przygotowywali i udostępniali. Miasto zapełniało się pielgrzymami, w ten sposób było to wszystko celebrowane. I teraz jeszcze ta kolacja paschalna, przygotujcie mi Paschę, gdzie mogę spożyć Paschę, spytali go, gdzie może być ta Pascha. To jest takie odwoływanie się do tradycji żydowskiej, do kolacji paschalnej, w czasie której spożywało się baranka, którego się ofiarowuje, przypominając sobie wyjście Żydów z Egiptu, wyzwolenie z niewoli Faraona, który był zwiastunem śmierci. I Pan po kolacji paschalnej, anioł przeszedł, pozabijał pierworodne wszystko, co było poza tymi miejscami, które były oznaczone krwią baranka, a potem wyprowadził Pan z Egiptu przez Morze Czerwone naród wybrany. Więc to jest atmosfera, do której nas zaprasza to słowo. Więc wyobraźmy sobie, że oni idą celebrować pewną kolację uroczystą, która jest pewnym rytuałem religijnym, który w najważniejsze tajemnice ich wiary wspomina i który mówi o wyzwoleniu z niewoli, która przynosi śmierć, do życia w ziemi obiecanej. To była Pascha żydowska i teraz mamy tutaj do czynienia z Panem Jezusem, który będzie tę Paschę celebrował ze swoimi uczniami. W tym kontekście będzie się wydarzać to, co jest Eucharystią, czyli też to jest coś, co ma wprowadzić tajemnicę wyzwolenia z jakiegoś duchowego Egiptu i wprowadzenia do jakiejś duchowej ziemi obiecanej. To będzie śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. To gdzieś warto sobie uświadomić i trochę się nad tym zatrzymać, że no w coś takiego nas ta Ewangelia wprowadza. Spróbujmy z tymi uczniami, którzy idą przygotować tę Paschę, też o tym myśleć, że przygotowujemy, czy jesteśmy przygotowani do wprowadzenia w jakąś wielką tajemnicę uwolnienia.
wyzwolenia z niewoli grzechu i wprowadzenia do wolności. To jest pierwszy punkt. Drugi, nad którym możemy się zatrzymać, to jest spełniające się słowo Jezusa. To już jest kolejny raz, kiedy Jezus coś zapowiada i to się wydarza. I chciałbym, żebyśmy w tej medytacji popatrzyli na uczniów, tych dwóch. Nie wiadomo, jakie to są imiona. Jak ewangelista pisze imiona uczniów, to jak chce wskazać dokładnie, który to był, to wskazuje. Jak nie wskazuje dokładnie, który to jest, to wiadomo, że to jest miejsce dla nas, dla czytelnika. Tak, czyli to jest takie zaproszenie, żeby odnaleźć się w gronie tych dwóch uczniów i spróbować sobie wyobrazić, zanurzyć się w tę atmosferę, że oni przygotowują tą Paschę, ale wiedzą, że Pan Jezus, że się wypełnia. Tak, był ten człowiek z tym dzbanem z wodą. Te wszystkie takie zapowiedzi, małe bym powiedział, spełniły się Pana Jezusa. I oni sobie uświadamiają, że w tych, to są wszystko znaki, które zapowiadają, że spełni się wielka zapowiedź Pana Jezusa. Trzy razy już zapowiedział, że w Jerozolimie umrze, odda życie. Więc spróbujmy sobie wyobrazić taką scenę, że oni wiedzą, że przygotowują ostatnią kolację z Jezusem. Albo jedną z ostatnich, kilka lat z Nim chodzą, kilka lat Go słuchają, kilka lat przy Nim są, a teraz przychodzi taki moment, że wiedzą, że przygotowują pomieszczenie, przygotowują kolację paschalną, rytualną, ale że to będzie ostatnie spotkanie z Jezusem przed Jego śmiercią. Wyobraźmy sobie, jak oni to robią, kiedy mają tę świadomość. Czy oni ze sobą w ogóle rozmawiają tam, czy raczej w milczeniu to wszystko robią? Wiedzą, co mają zrobić. Ta kolacja nie była dla nich nowością. Od dziecka przeżywali tę kolację paschalną, wiedzą, jak się ją przygotowuje. Spróbujmy tam wejść, pobyć z nimi w tym miejscu. I trzeci punkt, do którego zachęcam, to jest Eucharystia. Te słowa wprowadzają nas do Eucharystii. W następnym odcinku będziemy medytować nad wydarzeniem zdrady i Eucharystii, ale to jest przygotowanie do Eucharystii. I tutaj po prostu zachęcam, żeby sobie przejrzeć, tak zastanowić się nad naszym udziałem w Eucharystii, nad naszym przychodzeniem na Eucharystię, nad naszym przygotowaniem do spożywania tej paschalnej uczty, którą jest msza święta, którą jest Eucharystia. Znowu bez jakiegoś wielkiego, nie wiem, osądzania się czy skazywania, tylko z takim rozumieniem, że kiedy jest więź miłości, kiedy jest wzajemne jakieś powierzanie się, to jest też szacunek, jest jakieś uszanowanie tej świętości, która się wydarza w tej wieczerzy, w tym spotkaniu eucharystycznym, które co niedzielę czy też nieraz w tygodniu celebrujemy. Nad tym też możemy się zatrzymać gdzieś, przeżywając ten Wielki Post, odnowić nasze przeżywanie Eucharystii. Kochani, z tym, co nas poruszy w czasie tej modlitwy, przypamiętamy, żeby przyjść i porozmawiać na końcu z Panem Jezusem. Powiedzieć, to mnie poruszyło, takie rzeczy we mnie się buntują, jak to czytam, takie mnie pociągają. Pomóż mi, nakarm mnie, pociągnij mnie, uzdrów, uwolnij. To wszystko, co się zadzieje w tych sercach, niech będzie przedmiotem rozmowy na końcu modlitwy. Teraz przyjmijcie błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Zachęcam też, żeby nasz kanał subskrybować, udostępnić ten materiał komuś, komu może się przydać. Mam nadzieję, że do zobaczenia.